według blondynki w Radiu Z. A teraz świąteczna historia, myślę, że prawie jak z bajki, ale całkiem prawdziwa, bo zdarza się czasami, że król się zakocha, prawda? No ale wiadomo, że jeżeli jest się królem, to trzeba wiedzieć, w kim wolno się zakochać, a w kim nie. Chyba że jest się bardzo upartym królem i takim, który jest wierny swojemu sercu. I tak właśnie było z królem Norwegii. Z obecnie panującym królem Norwegii, Haraldem V, który kiedyś zakochał się w córce właściciela sklepu z tkaninami. W zwyczajnej dziewczynie, która nie miała nic wspólnego ani z pałacem, ani z dyplomacją, ani z dworem królewskim. Była po prostu krawcową. Ale król się zakochał. I oni się potajemnie spotykali, żeby nie wywołać skandalu. Aż w końcu król powiedział, no... Tak nie może być. W końcu jestem królem i mam władzę także nad tym, kto może, a kto nie może zostać moją żoną. I ogłosił, że chce się ożenić z krawcową. No i oczywiście wybuchł skandal, dlatego że jest przecież tyle pięknych księżniczek do wzięcia i przydałyby się różne wartościowe alianse polityczne. No i zwyczaj zakazuje mieszania królewskiej krwi i nie pozwala na małżeństwo z kobietą ze zwykłej rodziny. I wtedy król Harald V powiedział, dobrze, w takim razie zostanę kawalerem do końca życia. Jeżeli nie pozwalacie mi ożenić się z kobietą, którą kocham, to nigdy nie ożenię się z żadną. I był uparty. I kiedy ojciec króla uświadomił sobie, że jego syn najprawdopodobniej na 99%, nawet może na 100% dotrzyma słowa i że on nigdy nie będzie miał następcy tronu, to po krajowych konsultacjach i po różnych wielkich naradach wydano nadzwyczajną zgodę na to, żeby król Harald V poślubił Sonię Krawcową. I tak się stało. I Krawcowa Sonia jest dzisiaj królową Norwegii. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,